Cieszyn, położony w południowej części województwa śląskiego, to miasto o bogatej historii i unikalnym charakterze. Otoczony przez gminy Haszlach, Dębowiec i Goleszów oraz graniczący z Czechami przez rzekę Olzę, Cieszyn jest miejscem, gdzie kultury polska i czeska przenikają się, tworząc wyjątkową atmosferę. Naszą wycieczkę rozpoczynamy na wzgórzu zamkowym, gdzie historia Cieszyna sięga X wieku. Znajduje się tu romańska rotunda z XI wieku, której wizerunek widnieje na banknocie 20-złotowym. Spinaczka na wieżę piastowską, choć wymaga pokonania ponad 100 stopni, nagradza nas wspaniałym widokiem na Beskidy. Kolejnym punktem naszej podróży jest Browar Cieszyński, założony w XIX wieku przez arcyksięcia Karola Ludwika Habsburga. To jedno z najstarszych miejsc ważenia piwa, działające nieprzerwanie do dziś. Przejście przez trójkondygnacyjny budynek połączony z podziemnymi leżakowniami i tunelami to prawdziwa podróż przez historię piwowarstwa. Chcę jeszcze wziąć pamiątkę do domu z tego browaru. Chciałbym, żeby tutaj to nasze spotkanie było w formie takiej opowieści. Historii piwa, historii tego miejsca. Opowiem o Habsburgach, którzy zbudowali ten browar prawie 180 lat temu. Za 2 lata mamy 180 lat. Od powstania browaru nieprzerwana produkcja. Słuchajcie, 2 wojny światowe, wiosna ludów. Schodząc ze wzgórza zamkowego i kierując się w stronę cieszyńskiego rynku głównego, warto zboczyć z prostej ścieżki i odwiedzić cieszyńską Wenecję. Charakterystyczne dla tego miejsca są budynki z XVIII i XIX wieku z mostkami nad korytem sztucznego kanału Młynówka. Nie można również pominąć studni Trzech Braci, symbolu miasta, związanej z legendą o trzech braciach – Bolku, Leszku i Cieszku, którzy spotkali się przy źródle i z radości założyli Cieszyn. To romantyczna opowieść, choć w rzeczywistości studnia należała do braci, ale dominikanów. Ulica Głęboka w Cieszynie, znana również jako Ulica Polska, zachowała swoją nazwę mimo prób jej zmiany. Wyjątkowe jest to, że poziom ulicy niegdyś znajdował się znacznie niżej niż obecnie otaczające ją chodniki i budynki. Każda kamienica przy tej ulicy ma swoją fascynującą historię. Ulica Głęboka, jak każdy deptak turystyczny, jest oblężana przez sklepy z ubraniami, pamiątkami, księgarnie oraz kawiarnie. Mimo to nie znajdziecie tutaj typowej tandety, do jakiej przywykliśmy z innych miast. Wydaje się, że władze Cieszyna dopilnowały, aby szyldy współczesnych sklepów nie raziły po oczach, podobnie jak banery reklamowe. Muzeum Śląska Cieszyńskiego, mieszczące się w Pałacu Miejskim, to skarbnica wiedzy o historii regionu. Dostępna jest dla Was stała wystawa Na skrzyżowaniu dziejów i kultur, która opowiada historię Cieszyna, prawie samego jego początku, a nawet wcześniej, oraz kolekcje gotyckiej i renesansowej sztuki. Cieszyn to urokliwe miasto, które zachwyca swoim historycznym dziedzictwem i malowniczymi zakątkami. Od wzgórza zamkowego z rotundą romańską i wieżą piastowską, przez zabytkowy rynek z pięknym ratuszem, po fascynujące Muzeum Śląska Cieszyńskiego, każdy zakątek miasta opowiada swoją wyjątkową historię. Warto także odwiedzić urokliwą ulicę Głęboką oraz spróbować lokalnych przysmaków, takich jak utopenec czy nakladany hermelin. Cieszyn to doskonałe miejsce na odkrywanie regionalnych skarbów i cieszenie się atmosferą pełną kultury i tradycji. Polecamy!